Tak jak jest dynamika wzrostu, tak też Słowo Boże mówi o dynamice jakiegoś zapadania się. I w tej dynamice zapadania się najpierw jest zagubienie, a na końcu jest zatracenie. Dzisiaj nazwany jest Judasz synem zatracenia. Jeśli orientujesz się, że czujesz się zagubiona, zagubiony, to jest właśnie ten moment, kiedy Pan pragnie, żebyśmy do Niego wołali: odnajdź mnie. Bo jeśli w tym zagubieniu pozostaniemy zbyt długo, to ono może zamienić się w zatracenie.